Baranek. Horoskop na nowy tydzień. Sprawdzimy energię każdego, poszczególnie każdego dnia. Baranek. Jaki będzie poniedziałek? Poniedziałek. Poniedziałek będziesz tutaj, szczególnie kobieta, będzie załatwiała jakieś sprawy. Sprawy możliwe, że z jakimiś urzędami, z jakimiś dokumentami. Coś, gdzie wymaga. Yy, gdzie wymaga od ciebie pomyślunku, myślenia, tak? Nie jest to robienie niczego automatycznie, bo znasz. Tylko trzeba wgłębić się w to, trzeba poczytać, trzeba pomyśleć, dużo pomyśleć. Także ja myślę, że to będą jakieś takie sprawy, gdzie będziesz musiała się zastanowić, pani Baran, co tu tak jakby zrobić, tak? Od razu tego nie wiesz. Musisz pomyśleć, żeby dobrze zrobić, żeby podjąć dobrą decyzję. Też mogą być jakieś konflikty między kobietą a. Właśnie jeżeli ty jesteś panią baran, to między kobietą a jakimś człowiekiem, mężczyzną czy kobietą, tak, czy nawet nawet między zwierzątkami, będziesz na niej krzyczeć jak masz. Chodzi o to, że tutaj kobieta jest taka rygorystyczna, wymagająca, czasami oschła, zimna. Jeżeli jesteś panem baranem, oj, to uważaj na jakąś panią, bo ona może cię po prostu zmieść z powierzchni ziemi. To będzie w poniedziałek. Ostra inteligentna pani. Wtorek, karta wisielca, czas przemyśleć, czas popatrzeć na różne sprawy z innego y, punktu widzenia, z innej perspektywy, pomyśleć, ponieważ jaką wisi, to tu cała krew spływa do jego głowy, tak, on nic tutaj nie robi, nie działa, nie chodzi, tylko myśli. To znaczy dalej idziemy tak jakby z myślami. Poniedziałek myślisz, wtorek dalej myślisz, bo trzeba podjąć jakieś takie bardzo ważne rzeczy i nie chcesz zrobić źle, nie chcesz się pomylić, nie chcesz w jakieś tarapaty wejść. No i tutaj trzeba ruszyć głową. W środę dalej jest taka inteligentna energia, bo mamy tutaj Pazia Mieczy. Przychodzi tutaj jakaś nowa informacja, którą będziesz musiał rozszyfrować w środę. Będziesz musiał na ten temat coś poczytać, pomyśleć, znaleźć jakieś źródło, jakiejś wiedzy na ten temat. Dla ciebie to jest dobra lekcja w środę, lekcja życia. Yy, możliwe, że czegoś nowego się nauczysz. Także wszechświat daje ci, powiedzmy, dobrego nauczyciela. Sam wszechświat może być twoim nauczycielem i z tego dnia to, co wyciągniesz, to, to zostanie w tobie, tak? Będzie dla ciebie tak, jakby ktoś może to nazwać, jakby to była lekcja odgórna, bo może to być coś, na co nie byłeś przygotowany, nie chciałeś tego, ale te doświadczenie ci się przyda, ta wiedza odnośnie tego. W środę będzie coś takiego się wydarzy. Co byś musiał zachować się inaczej, byś bardzo ciekawy tego czegoś, no i to wszystko zostanie w Tobie, bo to będzie dość takie ważne dla ciebie, tak? Także doświadczenie, można nazwać to tak. Czwartek u baranka. Czwartek jest bardzo radosny, jest to dzień, kiedy możesz dostać dobrą wiadomość, dobrą nowinę. Może uda się coś, coś pójdzie po Twojej myśli w czwartek. Czwartek jest dobrym dniem dla Baranka. Piątek też jest bardzo dobrym dniem, możesz mieć tutaj do czynienia z jakimś mężczyzną spod znaku panny, byka lub koziorożca koziorożca jakoś tak najbardziej czuje mogą być tutaj w piątek jakieś rozmowy o finansach no ktoś może na przykład chcieć pójść do lekarza bo to też może wskazywać na to, to jest w końcu trygon ziemi, to też jest nasze zdrowie, nie tylko finanse i rodzina, ale też nasze zdrowie, także w piątek tutaj masz do czynienia z tym człowiekiem jeśli ktoś nigdzie nie wychodzi, też to może być Twoja energia, takiej stabilizacji, stabilności, tak? Myślisz tutaj tego dnia o zdrowiu, o swoich powiedzmy planach odnośnie rozwoju jakiegoś, tak? O pracy, o, o rodzinie, o tym wszystkim w piątek, do czego ty dążysz, jakie masz. Um, jakie masz plany, żeby rozwinąć jakąś działalność, firmę, yy, pójść yy, jakby do przodu, yy, dostać awans, czy lepsze stanowisko. No, myślisz przyszłościowo, tak? Jest dobra energia. Sobota, baranek, sobota udaje ci się wszystko. Jakim zawsze fuksem, bo dla mnie szóstka była to ten koń, który dobiega do mety, fuksem, jakimś się udało mu. Inny się wywalił, drugi tam zgubił podkowe, no. Nie wiem, czy w Podkowach się biega, nieważne. Ale no, tak się udało jakimś fuksem. Ktoś do tego się przyczynił. Ktoś pomógł, ktoś gdzieś tam za kurtyno coś potrzebny, No i wyszło. Zdałeś egzamin, po prostu. Może się nie nauczyłaś, ale się udało, tak? Także w sobotę jest dobrze. Mogą być jakieś właśnie małe, takie fajne chwile, gdzie, gdzie pomyślisz, no się udało, po prostu mi się udało. No jakoś wyszłem z tego, jest wszystko dobrze. Miał ten nie zadzwonić, no jakoś zadzwonił. No takie małe cuda, prawda? Niedziela dla Baranka, niedziela jest bardzo dobra. Tutaj tego dnia możesz mieć do czynienia z bardzo mądrą, inteligentną kobietą. Może być to starsza kobieta. Jeżeli nie jest starsza, to przynajmniej ma bardzo dobrą wiedzę taką wiedzę, z którą może się podzielić. Nie jest to jakaś wiedza z reguły internetowa, mądrości internetowe, tylko taka wiedza z jej doświadczenia. Ona ma świetną intuicję. Ale wiesz, jeżeli tego dnia nigdzie nie wychodzisz, to może również być dobrze. Twoja karta, jeżeli słuchasz swojej intuicji, swojego przeczucia, czujesz jakieś potrzeby w głowie nie mówię o jakichś schizofreniach, ale wiesz, takie to jak najbardziej to jest dzień, jeżeli nie masz do czynienia z inną kobietą, to jest taki dzień, kiedy słuchasz siebie, kiedy chcesz się rozwijać. Kiedy chcesz wiedzieć, co będzie w Twojej przyszłości, też możesz chcieć na przykład sprawdzać w kartach, w tarocie, we wróżbach, tak? Tego dnia jak najbardziej. Będziesz się zastanawiać tak, jak nad czyimś może umysłem, coś co jest trochę z psychologii. Także bardzo taki spokojny dzień, mądry, takie zatrzymanie się w biegu życia. Chciałabym zobaczyć Przewodzenie anielskie dla baranka na nadchodzący tydzień. Praca z energią. Życie bywa elektryzujące, ponieważ samo jego esencją stanowi energia. Twoje ciało to niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wywiera korzystny wpływ. Twe dłonie i serce są gotowe, żeby przekazać uzdrawiającą energię Twoim bliskim i klientom. Także osoby, które pracują z energią, szczególnie tutaj w niedzielę, bo też to jest wiadomo osoba pracująca z energią, wróżka, wróżbita, psycholog, no wszyscy, co po prostu mają taki powiedzmy jakiś dar. Także życzę Wam cudownego tygodnia, wszystkiego najlepszego, buziaczki, horoskop miłosny będzie oddzielnie. Pa! pa.